Maciej Biskup, witam Państwa serdecznie w programie Gość Dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem Kamil Stefaniak z Lublińskiego Klubu Fantastyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o imprezie, która już po raz piąty odbędzie się w Centrum Kultury Muza. No właśnie, co takiego będzie się działo w najbliższą sobotę i od tego rozpocznijmy naszą rozmowę. Więc impreza nazywa się Kości Zostały Rzucone, czyli Dzień z Grami Planszowymi. Nazwa mówi trochę sama za siebie. Można przyjść, zagrać w gry planszowe, a także wziąć udział w turniejach. Wziąć udział w turniejach, przyjść, zagrać w gry planszowe. No i teraz pytanie, każdy może przyjść? Czy jest jakiś zakres wieku na przykład osób, które miałyby się zgłosić do tych turniejów? Znaczy do turniejów to może takie osoby powiedzmy kilkanaście lat, bo te gry nie są, znaczy one są relatywnie proste, ale może nie tam dla ośmioletnich dzieci, ale tak do grania w planszówki to mamy też gry dla najmłodszych. Impreza odbywa się po raz piąty, a zatem w poprzednich latach musieliście odnotować jakieś chociażby sukcesy frekwencyjne, no bo skoro piąty raz chcecie tą imprezę zorganizować, prawda? Technicznie rzecz biorąc, nie w ostatnich latach, bo ona się odbywa co tam dwa miesiące, to nawet jeszcze nie rok. No właśnie, no to tak. W takim razie jak to jest, jeśli chodzi o frekwencję? Czy ona jest ze spotkania na spotkanie coraz lepsza? Czy lubinianie odkrywają planszówki na nowo? Generalnie tak, chociaż ta poprzednia edycja była trochę mniejsza, bo ona była połączona z inną imprezą i nie była jakaś osobno reklamowana, ale tak z każdą imprezą poza tą ostatnią jest coraz lepiej. Co takiego możemy uzyskać, grając w planszówki? Czy to jest rozrywka, która na pewno może konkurować dzisiaj z tymi rozrywkami, które płyną ze świata wirtualnego? Mówię to oczywiście chociażby o grach komputerowych. Znaczy, myślę, że one konkurują po prostu na innych polach. Gry planszowe to są takie, że można przyjść i się spotkać z ludźmi na miejscu. A komputerowe, no owszem, też można poprzez czaty się porozumiewać, ale to nie to samo, mi się wydaje. No właśnie, a czy rzeczywiście są w Lubinie pasjonaci gier planszowych, chociażby wy, ale czy jest jakieś szersze grono ludzi, którzy nadal grają w gry planszowe? Jest ich coraz więcej, tak? Bo coraz więcej osób. My mamy spotkania w każdy piątek o 19 i coraz więcej osób tam przychodzi. A tak przez wszystkie spotkania klubu to już się ich przewinęło dobre 250 osób. A ten rynek gier planszowych się nadal rozwija? Czy to są gry, które już gdzieś kiedyś powstały i mamy tylko je... Ten rynek się rozwija bardzo, bardzo dynamicznie. Tak jak teraz śledzę, jak wychodzą nowości, to co tydzień jakaś wychodzi, nie sposób już za tym nadążyć. Coraz to nowe wydawnictwa powstają. Te gry tak bardzo dużo ich powstaje teraz. Jakie mamy rodzaje gier planszowych? To znaczy, ja na przykład, jak wyobrażam sobie, jak słyszę Lubiński Klub Fantastyki i myślę o grach planszowych, to wyobrażam sobie takie sceny z jakichś amerykańskich seriali, filmów, jak siedzą młodzi ludzie, tak, i grają w gry, w których opowiadana jest jakaś historia, która zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie, osadzona jest w jakichś realiach właśnie fantazy, ale to chyba nie jedyna strona gier planszowych, nie jedyna twarz gier planszowych. No nie, to co akurat pan opisał, to nawet się nazywa Ameritrashem, czyli takie gry, gdzie jest bardzo dużo nastawienia na klimat, a mniej na mechanikę. A w drugą stronę, tak gdzie jest bardzo dużo mechaniki, mało klimatu, to się nazywa Eurosuchary. Czyli co, jak byśmy opisali grę, czyli, która zaklasyfikowana jest jako ten Eurosuchar, tak? To jest na przykład, nie wiem, czy kojarzy pan Ryzyko. Nie kojarzę, ale to jest taka wielka mapa świata i przesuwa się po tym wojska. Nie ma w tym jakiejś historii, fabuły. Jest bardzo dużo mechaniki, skomplikowanej. I to są takie gry dla ludzi, którzy lubią właśnie sobie posiedzieć kilka godzin i pograć. A te amerykańskie, tak, ten Ameritrash tak zwany, no to na przykład jest, jak ktoś Lovecrafta czytał, to są gry osadzone w świecie tych mitów w Cthulhu. I tam jest właśnie bardzo nastawiony na klimat, na kartach jest dużo historii, a mechanika jest mi ważna w tym wszystkim. Czym musi się wykazać osoba, która właśnie w tego typu grę chciałaby zagrać? To znaczy, na co musi się nastawić, no i jak się do tego przygotować? Czy trzeba się przygotować? Może tak? No, generalnie przygotować się nie trzeba, no bo są też gry takie bardzo proste i krótkie, które można wytłumaczyć w minutę dosłownie niektóre, bardziej imprezowe też. No, te, co mówiliśmy, to jednak są rozgrywki na kilka godzin, ale są ludzie, którzy to lubią. Ile godzin można grać na przykład w taką grę? Okej. Tak
przykładowo? No w takie, co najdłużej grywaliśmy, to tam 6-8 godzin. Nie wspominając o tym, że jak za dziecka się grało w jakąś Magię i Miecz, to chowaliśmy to pod szafę i graliśmy przez dni. No. Przez dni, tak? Tak. Rozumiem, czyli to są, to muszą być gry, które niezwykle wciągają, skoro wam się chce poświęcić te kilka godzin na to, żeby zagrać. No te, co trwają kilka godzin, tak, są bardzo wciągające. Tam jest pełno rywalizacji i bardzo dużo różnej mechaniki do wykorzystania. Przejdźmy do sobotniej imprezy. Kości zostały rzucone po raz piąty w Centrum Kultury Muza. Turnieje. O co chodzi? Jak będą wyglądać te rozgrywki? A będą trzy. Jeden to jest gra Ptakostki od wydawnictwa Hobity. To jest taka prosta gra, wręcz karciana, bo tam nie ma planszy. Składa się stado ptaków i pomaga się im dotrzeć do domu. Tam jest krótka gra w 20 minut. To będzie zrobione tak, że będzie jeden etap eliminacji, później finał. Drugie to jest King Domino. W sumie podobnie, w sensie krótka gra, eliminacje i finał, tylko tam się buduje z takich elementów przypominających domino swoje królestwo. To akurat będą eliminacje do Mistrzostw Polski. I trzecie to też eliminacje do Mistrzostw Polski, ale w Neuroshima Hex. To już jest taka gra dla bardziej zaawansowanych, takie lepsze szachy. Chciałem zapytać o nagrody, ale tutaj pojawił się kolejny temat. Naprawdę są Mistrzostwa Polski w grach planszowych? Nie tylko Polski. W Talking Domino na przykład, to po eliminacjach do Mistrzostw Polski można się dostać do Mistrzostw Świata. To każda gra ma jakieś swoje mistrzostwa? Czy... Nie każda, to zależy jak tam wydawcy sobie zorganizują. To jest na tej zasadzie, że wydawcy ogłaszają, że robią te mistrzostwa i kluby właśnie, czy sklepy po całej Polsce organizują eliminacje. Jak na przykład popatrzymy na rynek gier komputerowych, to tam również organizowane są różnego rodzaju mistrzostwa, są teamy, tak? Odbywa się to na szczeblu międzynarodowym. Są ludzie, którzy są popularni z tego, że grają w gry i zarabiają na tym bardzo duże pieniądze. Czy tutaj może też być pojawić się taka sytuacja w planszówkach? Aż tak dużych pieniędzy to jak we sportach to na pewno nie ma, no ale nagrody pieniężne tam są. Mieli w mistrzostwach, mistrz Polski dostanie tam chyba 2000, no i opłacony ten wyjazd na Mistrzostwa Świata. Czyli to u was można się teraz w sobotę starać, tak? O to, żeby na te Mistrzostwa Polski, na tych Mistrzostwach Polski się pojawić. No a my przejdźmy do nagród lubińskich. Pojawią się nagrody, bo skoro turniej, to... No tak, w każdym z tych turniejów będą nagrody, gry planszowe do wygrania. Rozumiem. Czy zdradzamy, jakie to gry, czy to niespodzianka dla uczestników? To jest wypisane w wydarzeniach, które mamy na Facebooku. Ja prawdę mówiąc nie pamiętam, jakie są w konkretnych... Nie ma sprawy. Zatem przejdźmy może do tematu loterii, bo przecież również loteria będzie towarzyszyć temu wydarzeniu. A tak. Wcześniej organizowaliśmy loterię tylko dla członków naszego klubu, ale ostatnio zrobiliśmy dla wszystkich, którzy przychodzą tam na to spotkanie i tym razem tak samo to powtórzymy. No, po prostu bierze się los, to tam nic nie kosztuje i można wygrać grę. Czyli typowa loteria. No dobrze, to w takim razie usystematyzujmy sobie. Zapraszacie nastolatków, rodziny z dziećmi, dorosłych, czy może ich wszystkich? Ich wszystkich, jak najbardziej. I powiedzmy w takim razie jeszcze, o której godzinie wszystko startuje w sobotę? O 11 startuje całe wydarzenie i kończy się o 19. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Kamil Stefaniak, Lubiński Klub Fantastyki. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję oczywiście za uwagę.